Dziękuję za nominację od Darka Jaskrowskiego i Łukasza Sylwestrzaka. Nie wiem, jak mam zacząć, by nie wyszła z tego jakaś beka i draka. Nie wiem, jak to zrobić, należąco czy na stojaka. Rap i flow są ode mnie tak daleko, jak dla Otysa i taka. No dobra, stop. Zaczynamy. Aha. 2010. Aha, pchamy ten syf. Aha, ca. Aha, yo, aha, ca. Więc start. Nigdy sobie z tego sprawy nie zdawałem, że polski język jest tak trudny, że omal języka nie połamałem. A jeszcze trudniejsze od wymowy poprawnej jest napisać kilka wersów do piosenki zabawnej. Lecz pojawił się tu problem całkiem spory. Liczę na to, że koledzy dadzą mi tu jakieś fory, że to nie są okropne i mściwe potwory. Bo od pisania tego mam już wielkie pod oczami wory. Ale spoko, nie jestem chory, ze stresu mam zapchane pory. Powoli już wjeżdżam na właściwe rapu tory. Za problemy z dykcją dla was tutaj wielkie sorry. Ups, zabłąciłem, minąłem jakieś pory. Pozdrawiam was ziomeczki w tych trudnych dla nas czasach. Może spotkamy się niedługo na spacerkach, po lasach albo na wczasach. Nie, już zbyt daleko w marzeniach. Myślę o przejrzystych, bajkowych, górskich strumieniach. A teraz wchodzę w dalekie muzyczne gnieje. Być może wyczaruję dla was rapowe epopeje. Jeśli braknie rymu, to zrobię zwykłe jeje i zaleję was mym flow jak lawa Pompeje. Jeje, lawa Pompeje. Lawa Pompeje, jeje, yo, za. To koniec mojej rapowej przygody. Nie biorę odpowiedzialności za poniesione przez was szkody. Wracam do grania na moim pianinku oraz lekcji fortepianu w Radziejowie i Wierzbinku. W Radziejowie i Wierzbinku. Tak, w Radziejowie i Wierzbinku. Aha, no i nominacje. No tak. Do dalszej zabawy chciałbym nominować Kamilę Sikorską, Pawła Trawczyńskiego, Williama Prestige Giacomo oraz Michała Małego Dąbrowskiego.